realizować postulat uczniowski, który wybrzmiał już w ubiegłym roku szkolnym. Zwłaszcza starsi uczniowie z klas 7 i 8 chcieliby strefę ciszy, ponieważ chcą jakby konstruktywnie spędzić przerwę, niekiedy powtórzyć coś do lekcji. Mają już inne potrzeby niż dzieci młodsze. Poza tym mamy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze spektrum autyzmu i w związku z tym chcielibyśmy też im zapewnić takie miejsce, gdzie mogliby się wyciszyć po lekcjach, zrelaksować. Więc jakby nie nazywamy tego problemem, ale chcemy odpowiedzieć na potrzeby uczniów. Zgadza się pani